Tutaj w tym wideo tak, chcę wam pokazać jak częściowo zgarnąć zysk. Tak, załóżmy, że macie otwarte jakieś pozycje, tak. są zlecenia, które są od ręki, tak w handlu, czyli tak zwane market execution, i są zlecenia, które są po prostu tak zwane oczekujące. Tak ja tu widzicie mam otwarte zlecenie sell limit ustawione, tak i mam zlecenie buy limit tak GPP, JPY DJ i tak dalej. Tutaj, jak widzicie, w handlu mam w tym momencie GPP USD, tak, to jest konto realne, świeżo po wypłacie. I tu mamy konto, e, które w tym momencie no, generuje 3200 dolarów zysku. Tak, plus, minus, ale nie o to chodzi. I teraz, jak zgarnąć częściowo zysk? tak? Zobaczcie, mam tu złoto tak, otwarte. Ja go tu nie chcę zamykać, tak? ale ja tu w tym momencie zrobię w ten sposób, że mamy e, tak, jakby po prostu częściowo chcę zgarnąć. No, to naciskacie na daną parę. Robisz, zamknij pozycję. Tak, robisz, zamknij pozycję. I tutaj wpisujesz tak zamiast lota 4,88. Tak, to wpisujesz, ile po prostu zysku chcesz zgarnąć. A tak, ja tu w tym momencie zróbmy, że zgarnę sobie końcówkę 008. Tak, wpisałem 008 i robię, zamknij z zyskiem. Tak, zlecenie zostało umieszczone, gotowe. Czyli tu widzicie, w handlu na złocie. Zostało mi w tym momencie 4,80, tak, czyli to jest 4,80, to jest 10 dolarów za pipsa, tak, za jeden punkt. I tutaj klikam sobie na historię, tak, robimy historię dziś, tak, i tutaj w tym momencie widzicie, tak, jaka jest prowizja za otwarcie tej transakcji, e, tak, ale tutaj nie patrzcie, prowizja akurat, bo to jest za otwarcie transakcji, jakby tutaj e, też podane po prostu całej, tak, bo. bo za otwarcie, tak jakby za otwarcie i zamknięcie, jak masz dobre spready tak zwane. No, to w tym momencie po prostu jest też prowizja. Jak przetrzymujesz transakcję, to jest tak zwany jeszcze swap. Czyli ja widzicie, szczęściowo w tym momencie po prostu zgarnąłem zysk. Tak proste czy proste? Tak uważam, że bardzo proste. A tutaj niech sobie po prostu jakby pracuje. A cel tej transakcji jest, no jak tutaj widzicie, no zgarnąć troszeczkę więcej. Ja was kochani, zachęcam tak w tym wideo żebyście po prostu szanowali, A, tak e, nasze narzędzia. Przypominam o naszych sesjach, tak? Przypominam kochani. E, tak, o naszym kalendarzu. W tym wideo sobie pozwolę, mimo wszystko jeszcze pokazać parę rzeczy oprócz zdejmowania częściowo transakcji. To jest nasz kalendarz. Fajnie po prostu jest tutaj wykorzystywać tą wiedzę. E, proszę czytać e, tak kanał e, tutaj info, informacje o naszej konferencji. Tak, i tak dalej. No, i tutaj też macie analizy, tak, wleciały na moim Discordzie i nie tylko na moim, bo też są po prostu inni edukatorzy, a jest ich tutaj bardzo dużo. I tutaj macie podane zlecenia, tak, na każdej sesji te zlecenia omawiamy. Predykcje, tak, pomysły, analizy. No, to jest akurat yy, teraz na cały tydzień. No, to uważam, że tych analiz macie. <grym> Tak jak i od jednego edukatora, no to całkiem nieźle, prawda? Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jeżeli tak, to zostaw tu pod tym wideo pod YouTube'em jakiś komentarz, zasubskrybuj. Tutaj też po prostu będzie podpięty w tym wideo przypięty komentarz. Byś mógł, mogła dołączyć tak, czy czy zadać pytania, tak i tak dalej, i tak dalej. A ponadto chcę Ci pokazać tak, jeżeli chcesz mieć konto fundowane, Mamy tu szczegóły rozpisane z fundowanym. Jeżeli chcesz mieć po prostu tutaj informacje o brokerze, również mamy tutaj podane. Oczywiście to jest dowolność, gdzie wybierzesz. Mamy pomysły krypto i na Forex, na dźwignię, tak i tutaj na handel gotowe rozpisane cyferki, tak, na te pomysły. Mało tego, że macie po prostu cyferki, no to kochani, mamy podane też analizę, tak? Bo ja nienawidzę wręcz grup sygnałowych, tak? Ja lubię, jak jest analiza. To ja wiem, że wtedy człowiek po prostu z tej analizy się uczy, tak? I to jest, to jest dla nas ważne. Czy to kanał mój, czy to kanał Michała? Tak, oczywiście macie nagrane wszystko, macie checklisty. Tak, analizy tutaj Michała, tak? Eee, ważne jest to, kochani, że eee, tak macie rozpisane, gdzie jest wejście, tak? Gdzie jest wejście, z jakiej pozycji wchodzimy i tak dalej. No To, to, to uważam, że prosić być nie może. Tak, czy tu kanał po prostu Edyty, tak? Polecam tutaj Michała Karkuszewskiego, Edytę Gierczak, tak? Czy to Dawida Nowackiego i innych edukatorów, zasubskrybować sobie, tak? Zwróćcie tu uwagę na e, analizy Dawida. No kurczę, what the fuck, proszę się nie da, macie niedzielną analizę na cały tydzień, tak? Tutaj Scalping, tak, z Damianem. No kurza twarz, macie po prostu tutaj komunikatory. Gdzie pisać, jak pracować. Tu są świeże ludzie, którzy są dołączeni, kochani, robią dniówki jakieś, ale ja nie chcę pokazywać wyników, bo nie o wyniki chodzi, tak? Czy to kanał tu po prostu krypto, tak? Szybkie 7 minut, transakcja po prostu zebrana. Tak, projekty, jakieś perełki po prostu dajemy jakieś informacyjne i tak co, dalej, co jest fajne. Cały kanał Kryptomax, także Zachęcam Cię! Zostaw dzwoneczek, zasubskrybuj nasz kanał, zaobserwuj nasze social media, tak, Twittera, tak Instagram, i tak dalej. Pozdropiona. Mam nadzieję, że to wideo dużo Ci rozświetliło.